Tak naprawdę tylko Mariusz wyciągnął do mnie tą rękę i zaproponował mi kontrakt, a teraz nagle to kurde, co teraz nagle wszyscy co we mnie nie wierzyli, to nagle nie wnikam. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Robert Parzęczewski, najpopularniejszy Arab w Polsce. 22 zwycięstwa na bokserskich ringach. Jedna porażka i to dawno temu, że już wszyscy właściwie zapomnieli, bo to 3,5 roku temu. Natomiast ubiegły rok rewelacyjny. 4 walki, 4 nokauty. Robert, taki był plan na 2018 rok? Witam serdecznie. Tak, plan był taki, żeby się ciągle rozwijać, uczyć, robić postępy i wygrywać te walki. A jeżeli udaje się wygrywać przed czasem, to mam taki charakter, że jak już mam tą swoją ofiarę na złapaną, już jestem, czuję tą krew, to nie odpuszczam, tylko po zwycięstwo jak najbardziej efektowne idę. Wielką popularność zdobyłeś zwłaszcza tym ostatnim efektownym zwycięstwem nad Dariuszem Sękiem. Według wielu to był nokaut roku. Opowiedz dokładnie. Nie mi to ocenia, czy to był nokaut roku, czy nie, bo na pewno były bardziej efektowniejsze nokauty. Tyle, że tak wiadomo, że tutaj był najwyższy ten poziom, tak? Bo czy Tomek Gromadzki dobrze, bardzo efektownie znokautował Mariusza Runowskiego, tylko że wiadomo, że patrząc na status walki, poziom walki, kogo się nokautuje, no to można powiedzieć, że tam mogę gdzieś tam być w tej czołówce tych nokautów, wiadomo, że w Polsce, tak, w naszej krajówce. Jeżeli chodzi o samą walkę z Darkiem, no to bardzo się do niej przyłożyłem, tak jak do każdej innej, zainwestowałem, tak jak to wielokrotnie mówiłem, że wszystko to, co miałem od sponsorów, plus tam wyszło, nie wiem, 80-90% gaży na sparingi, na przygotowanie. Byłem pewny, że chcę wygrać, wiedziałem, że to zaowocuje, tak, no i zaowocowało efektownie niż ktokolwiek się spodziewał, bo tam różne były głosy. Jedni mówili, że przegram na punkty wysoko, inni mówili, że pod koniec walki przegram przed czasem, ponieważ brakuje mi tego doświadczenia. No, tym co mi wierzyli, to pokazałem, że mieli rację, a tym co mi nie wierzyli, to kolejny stryszek w nos. Właśnie, powiedziałeś, że zainwestowałeś w tę walkę. To właśnie zdobyło wielkie uznanie i kibiców, i dziennikarzy, ekspertów, że nie kupiłeś sobie za honorary jakiegoś tam BMW, żeby mieć większe wydatki, tylko zainwestowałeś w siebie. Jakie to sumy są? O jakich to sumach mówimy? Nie chcę tutaj mówić o sumach, bo to nie o to chodzi, ale sam fakt sprowadzać zawodników, tak? Już wiem, że kolejna lekcja na przyszłość, że zbyt wcześnie nie chwalić się, kogo planuję sprowadzić, bo miałem zamiar sprowadzić Igora Michalina, to jest były mistrz Europy, bardzo dobry zawodowiec, tak? Z Rosji, już kupiliśmy mu przelot z Rosji do nas, do Polski, tam ponad 3 koła bilet kosztował, było wszystko dograne. W sobotę miał być, a w piątek dostaliśmy telefon, że się rozchorował, że ma gorączkę 40 stopni. Prosiliśmy o zaświadczenie lekarskie, żeby jakikolwiek tam koszt przelotów zwrócić, to temat uciekł. Miesza z tym, tak, wiem na przykład. Podejrzewasz, że ktoś tam... Ja nic nie podejrzewam, tak, bo dopóki się nie ma, dopóki się kogoś nie złapie za rękę, to nie ma tam gdybania ani tego. Po prostu wiem na przyszłość, żeby się tam nigdzie nie chwalić, ani w mediach, ani nikomu, tylko po prostu dopóki zawodnik nie przyjedzie, to nie odzywać gęby, nikomu nie mówić. Sprowadziłem dwóch braci z Irlandii, braci JJ i Paddy McDonald, no to bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy. Nie tak dobrzy jak właśnie tutaj Rosjanin, ale tam na Sęka starczyło, żeby się przygotować. Powiedz, podobno jesteś kontuzjowany lekko, która ręka, jak to wygląda? No szczerze mówiąc, praktycznie obydwie, bo wchodząc do ringu miałem rozwaloną prawą rękę, no i wchodziłem na blokadach, co nie? No i podczas walki rozwaliłem lewą, raczej tam rozwaliłem. Delikatna kontuzja, tam kostka gdzieś tam szczeliła czy ścięgno, po prostu do końca stycznia bez uderzania się zagoi. Prawa ręka się zagoiła praktycznie odpoczywając po walce na tej blokadzie, bo to mi usztywniło, tak więc na walce tego nie czułem ani bólu, a to było usztywnione, więc się nie przemieszczało. No a tam lewa gdzieś tam coś tam, no wiadomo, jak się uderza tam małe rękawice i tam czy na głowę, czy na łokieć, to są twarde miejsca, no to tam zawsze są jakieś urazy. Po walce bezpośrednio mówiłeś, że celem numer jeden na ten rok 2019 jest walka o Mistrzostwo Europy z Bezelem. Chyba to już jest, z tego co wiem, nieaktualne. Znaczy powiem tak, do Bosela mogę jechać w każdej chwili, raczej no w każdej chwili, wiadomo, że nie jak dostanę dzisiaj telefon, że za tydzień, to nie, tak jak mówię, że okres przygotowawczy, te
pełne 8-12 tygodni i mogę jechać. No to tak, chcę schodzić i już podjąłem decyzję do walki super średniej. Od najbliższej walki zbijam, ale jak będzie propozycja od Bossera, jak się tam odważą z Niemcy zaryzykować, to z chęcią tam pojadę zdobyć ten pas, ale już się nie napinam, tylko po prostu skupiam się na swojej robocie, na rozwoju sportowym, na pozyskiwaniu sponsorów, na rozwijaniu się, a tam szanse na walki dopiero przyjdą i skorzystam w odpowiednim momencie. Czyli waga super średnia, ile teraz ważysz? No w tej chwili ważę tam kilogram więcej niż podczas sparingów. Ponieważ jeszcze nawet nie będę ukrywał, że nie jestem na diecie, bo nie jestem na diecie, po prostu jem co chcę, na co mam ochotę, ile chcę, jeszcze nie jestem w stanie w 100% trenować, tam trenuję motorycznie, stabilizację robię, walkę z cieniem, pracę na makaronach, bardziej na technice się skupiamy, od lutego wchodzę na pełne obroty już, licząc na to, że z pełną sprawnością cały luty mocno przepracować, cały marzec sparingi i kolejna walka. Czyli 76,2 to nie jest dla Ciebie żaden problem, żeby ten limit osiągnąć? No wiadomo, że jak walczyłem ze Soldrą, to ważyłem 77 kg, chyba teraz walcząc z Darkiem to ważyłem 78 kg, więc tak naprawdę walki rankingowe to jest kilogram tolerancji, czyli 77,200, no to mógłbym mieć nawet przed Darkiem Sekiem, to nie wiem, Sienaja bym nie zjadł i kawę jedną bym wypił, żeby mnie przyczyściło, już byłoby zrobione. No tak. To był dla Ciebie udany rok, zresztą nie tylko ten 2018-2017 też. Jak dwa lata temu rozmawialiśmy, to mówiłeś, że Twoim celem jest pobicie rekordu Krzysztofa Diablo Włodarczyka, który zdobył Mistrzostwo Świata, mając 25 lat i 2 miesiące, a Tobie chyba już właśnie miesiąc temu stuknęło te 25 lat, 2 miesiące. Wiadomo, ja na początku kariery jako, no nie mówię, że teraz jestem doświadczony czy dojrzały, ale już coraz, z roku na rok coraz starszy, tak, ale jak się miało te 18-19 lat i tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, na czym polega ten boks zawodowy, bo tak naprawdę nie miałem ani boksu amatorskiego, ani w Częstochowie nie było tego wzorca, żeby po prostu dowiedzieć się, jak to wygląda, to się dużo mówiło, mi się robiło, bo mówiło się to, co się chce zdobyć ambicjami, a nie patrzało się na reale, ile to kosztuje, tak? Bo pewnie gdybym od samego początku kariery mi się tak układało, jak mi się teraz zaczyna układać, to też bym był trochę wyżej, bym miał okresy przygotowawcze, gdybym nie musiał pracować i tak dalej. No ale co do tej walki o Mistrzostwo Świata przed 25 rokiem życia, to przecież dostałem propozycję przed 25 rokiem życia, bo dostałem ją na sierpień, więc byłem przed 25 rokiem życia, więc w cudzysłowie te jedno z marzeń mógłbym spędzić, ale rozsądek i już to dojrzałość stwierdziła, że to nie ma sensu, bo jeszcze za wcześnie jest na takie walki. O ile przesuwasz ten cel? Tak jak mówię, to wszystko zależy od mojego rozwoju sportowego, a mój rozwój sportowy rośnie z roku na rok, co nie? Czy wejdę na poziom w cudzysłowie mistrzowski, że będę mógł rywalizować z najlepszymi, czy to będzie za rok, za dwa, czy za trzy. To nie tylko ode mnie zależy, bo to zależy od tego nakładu finansowego. Wiadomo, że najwięcej się uczę i łapię doświadczenia na tych sparingach z wymagającymi zawodnikami, co to kosztuje, tak? Bo to nie chodzi o to, żebym ja sparował z jak najlepszymi zawodnikami do danej walki. Owszem, do danej walki tak, też, ale przede wszystkim, żebym się uczył od najlepszej na przyszłość, tak? Podobno były do Ciebie podchody ze strony innych promotorów. Zaprzeczysz, potwierdzisz, kto? Podchody, to nie mi oceniać, tak, bo tam żadne tam propozycje nie wpadały, bo wiadomo, że tam we mnie poza rodziną i najbliższymi osobami nikt tak naprawdę nie wierzył, co nie jest zawsze tak naprawdę, no co tu ukrywać, przecież pierwsze walki sam sobie opłacałem dzięki tej pomocy sponsorów i chodziłem, boksowałem na różnych galach i u Mariusza Grabowskiego, aktualnego mojego promotora, i wtedy u pana Piotra Wernera, bo się z panem Piotrem dogadywałem, co jak i u Marcina Najmana, gdzie boksowałem za darmo, opłacałem sam swoich rywali, ani złotówki na tym nie zarobiłem, tak, no i po tych paru walkach, co sobie opłaciłem, tak naprawdę tylko Mariusz wyciągnął do mnie tą rękę i zaproponował mi kontrakt, a teraz nagle to kurde... Co teraz nagle wszyscy, co we mnie nie wierzyli, to nagle, nie wiem, nie wnikam po prostu, no są jakieś tam propozycje typu walki czy coś, ale tak jak mówię, ja dobrze mi się układa z Mariuszem Grabowskim, jestem zadowolony z naszej współpracy, co nie, i czy ten kontrakt minie, czy nie minie, to ja z Mariuszem wiem, do kiedy mamy ważne, ale tak naprawdę dopóki mi się będzie dobrze dogadywało z Mariuszem, to czy będzie kontrakt ważny, czy nie, i będziemy żyć na takiej samej stopie, jak teraz żyjemy, to będę dla niego boksował. Tak samo teraz, czy Mariusz ściśle współgra, współdziała z Mateuszem Borkiem, jestem zadowolony z tego, mam
tak naprawdę możliwość boksowania i na gali MB Promotion, i na gali Tymex Boxing Promotion, to i mi to wystarczy, nie jestem zainteresowany żadnymi innymi stacjami w Polsce, ani występowaniami w różnych cyrkach, pan wie o jakich cyrkach mówię. Dobrze, słuchaj, jesteś jednym z najlepiej, jeżeli nie najlepiej sprzedających bilety polskich bokserów. Jak ty to robisz, że ty tyle biletów sprzedajesz na swoje gale? No to jest twoja uroda, że masz takie podejście biznesowe, czy też no, masz grono przyjaciół? Jak to wygląda? No, wiadomo, że każdy zawodnik, jak boksuje w swoim mieście, to sprzedaje więcej tam biletów niż na wyjazdach. No, mi się udaje sprzedawać więcej niż innym, co nie, no ale to tak naprawdę to. Mam dużo różnych gron, tak, bo i tutaj dobrze trzymam z chłopakami z Rakowa, tak, z całą tam bandą, żeby nie powiedzieć wulgarnie, kibiców, i z patriotami, z skinami, tam z Obłęd, zespół Obłęd, to przy którym kawałku wychodzę, to tak naprawdę to są kibice i Lech, i Gdańsk, i Wrocławia, co nie. I dużo osób do mnie przyjeżdża, dużo kolegów mi pomaga tak z dawnych szkół, jak się chodziło, to ci cały czas te koledzy przychodzą, tak obserwują, dzwonią, więc jakoś to tak się układa samo. Powiedz, skąd wielu słuchaczy mojego wideobloga nie wie, twój przydomek Arab? No przecież ty nie wyglądasz na Araba, bardziej na jakiegoś Irlandczyka czy Niemca. Dokładnie, bardziej na Irlandczyka, na Wikinga, a nie na Araba. A tak się przyjęło, tak już to, tam w klasie najprawdopodobniej podstawowej to było w pierwszej szkole, albo podstawowej, albo na początku gimnazjum. Nie wiem, czasem nie pod koniec podstawówki. No tak się przyjęło, tam. No zostawię to dla siebie, może kiedyś tam. Już gdzieś kiedyś to zresztą powiedziałem, tak jakby ktoś tam pogrzebał, to by się dowiedział. Ale zostajesz przy tym. Znaczy tak jak mówię, ja bym chciał, żeby mnie większość ludzi kojarzyło z nazwiska, tak? Bo to jest Parzeczewski, tak jak miałem na spodenkach Parzeczewski, już od dawna o to prosiłem, ale tam były problemy, tam mi się śmiali, że nie będzie tego widać albo coś. Postawiłem na swoje, zrobili mi Parzeczewski, zmieściło się, będę boksował na pasie z napisem Parzeczewski. No wiadomo, ten Arab jest krótszy niż Parzeczewski, jest łatwiej wypowiedzieć i tak dalej, no i przede wszystkim łatwiej kibicować, bo jakby mieli chłopaki tam krzyczeć Parzeczewski, 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 to by nie zdążyli to wykrzyczyć. A już byłoby po walce. Ostatnie pytanie. Czy już odczuwasz wzrost popularności? Czy ludzie Cię rozpoznają? Jeżeli chodzi o moje miasto, to od kiedy boksuję, to tam było, to mnie poznawali, tak? Bardzo dużo skoczyła ta medialność, ta popularność, rozpoznawalność przed walką właśnie z Darkiem, tak? Bo tak jak mówiłem, że Darek jest dużo bardziej znany medialny niż ja. No i do tego jeszcze walka wieczoru na gali Mateusza Borka, to tak nadmuchało to, że tak, że wiadomo, przed walką czy po walce, no to bezpośrednio do mnie ludzie podchodzili i życzyli mi powodzenia, albo mi gratulowali, a teraz jak tam gdzieś idę czy coś, to widzę, że ktoś tam szepcze, a tak nieśmiało nie chcę podejść. Nie? No wiadomo, to trzeba się teraz pilnować, co się robi, co się mówi, gdzie się mówi, tak, bo no niestety, ale to taki jest urok bycia sportowcem. Robert Parzeczewski. Trzymajcie za niego kciuki, to będzie dla niego ważny rok. Cel, jak słyszeliście, pozostaje niezmienny. Walczyć o Mistrzostwo Świata. Ja też to wierzę, że do takiej walki Roberta dojdzie, prędzej czy później. Mam nadzieję, że przed 30. Robert, życzę Ci tego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.